Łukasz Sobolewski, witam ciepło i gorąco w naszym konferencyjnym studio zorganizowanym z okazji 39. Międzynarodowej Konferencji i Wystawy PIKE. Gościmy w Jachrance. Mamy początek października roku 2012. To tak informacja z dziennikarskiego obowiązku dla Państwa przemycona w tej chwili. Ale najważniejszą informacją jest to, z kim już teraz za chwilę porozmawiam. A kolejnym Państwa i moim gościem jest Aleksander Kutela, HBO Polska. Witam serdecznie, panie Aleksandrze. Witam serdecznie. Cieszę się z tej wizyty. Jesteśmy chwilę po panelu, jednym z wielu interesujących spotkań, które towarzyszą właśnie tej konferencji, ba, są jej właściwie główną osią. Panel zatytułowany Marketing w erze cyfrowej. Jak odnieść sukces? No i chciałbym właśnie, byśmy teraz w kilka minut z tym pytaniem się zmierzyli, postarali się ten sukces odnaleźć. Ja myślę, że tak naprawdę przepis na sukces pozostaje ten sam. Ważne jest to, żeby wychodzić zawsze od wizji firmy, od tego, po co nasza firma istnieje, co chcemy tak naprawdę dostarczyć naszym widzom, konsumentom. Czyli nie ma jednego szablonu dla wszystkich, trzeba zawsze indywidualnie pod klienta, pod usługę. Znaczy myślę, że trzeba wyjść od tego, po co tak naprawdę istnieje ta firma. Od tego, od jakich wartości, jakie wartości nam przyświecały tworząc tą firmę, jakie wartości chcemy, aby istniały, kiedy oferujemy dany produkt. I dzięki temu nasza komunikacja, nasz produkt jest wtedy autentyczna, jest wiarygodna. I w dłuższej perspektywie widz, klient, tutaj mówimy głównie o widzach, tak, bo to są nasi klienci, widz to czuje. I myślę, że każda komunikacja, która oddala się od naszego prawdziwego systemu wartości, które firma wierzy, która firma wyznaje, w dłuższą metę zawsze jest przepisem na porażkę. Tak długo, jak długo tworzymy nasz produkt w oparciu o to, w co wierzymy, po co tworzymy firmę, jeżeli nasza komunikacja jest z tym zgodna, myślę, że zyskamy wiernych fanów i ci z czasem będą budowali siłę firmy i siłę brandu. A ciekawy jestem teraz, czy podpisałby się pan pod takim często powtarzanym przez niektórych niemal jak mantrę twierdzeniem, że aby odnieść faktycznie sukces marketingowy, aby sprzedać towar, usługę, produkt, muszą stać za tym duże pieniądze. Nie, ja tak nie uważam. Uważam, że to trwa być może dłużej, ale naprawdę wierzę, że szczególnie w dzisiejszych czasach szczególnie ważne jest to, żeby mieć oczywiście pomysł i żeby ten pomysł był autentyczny. Zdaje się, że Branson powiedział coś, co jest mi bardzo bliskie i w co ja bardzo wierzę, że nie warto zaczynać biznesu, jeśli nie mamy pomysłu na to, jak w sposób istotny zmienić życie innych ludzi. Ja myślę, że z tego wynika wszystko inne. Wierzę, że firmy, które zaczynają z taką myślą, z taką ideą, to są te firmy, które odnoszą sukces długofalowy. Oczywiście można się pojawić na rynku krótkoterminowo, można zaangażować ogromne pieniądze, ale na dłuższą metę to nie pozwoli firmie odnieść wieloletniego sukcesu. Sukces oparty jest na prawdziwych wartościach, na prawdziwej chęci tego, żeby wnieść coś nowego, coś, co naprawdę zmieni życie innych ludzi, co coś doda. Ja głęboko w to wierzę. No to w takim razie na co HBO Polska postawi tej jesieni, jak chodzi o działania marketingowe, żeby odnieść ten sukces, o którym przed chwilą pan powiedział? Nasze działania marketingowe są zawsze bardzo mocno związane z tym, co produkujemy, z naszym własnym contentem, czyli z treściami, z serialami, które produkujemy. To one definiują nasz brand, przepraszam, to one definiują to, kim jesteśmy. W tym sezonie wprowadzamy drugi sezon naszego serialu Bez Tajemnic, serialu o psychoterapeucie. Odniósł w naszych kategoriach bardzo duży sukces. Pierwszy sezon rok temu, teraz robimy drugi. No i tutaj postawicie na ciekawą, oryginalną promocję, tak? Tak, mamy ciekawy pomysł na promocję. Podejmujemy bardzo wiele działań w internecie. Mamy kilka ciekawych aplikacji, które przy okazji wprowadzamy na Facebooka. Naszych fanów odsyłam do naszego profilu, ale również zapraszamy między innymi na pokazy specjalne, organizujemy specjalne panele z udziałem psychologów, coachów. Wszystko będzie w konwencji ważnych, istotnych pytań, które powinniśmy sobie zadać. I zapraszamy między innymi bardzo znanego profesora z Columbia University, Srikumara Rao, który będzie opowiadał o tym, jak być szczęśliwym, jak zmienić nasz sposób myślenia, żeby być szczęśliwym. HBO sprowadza go do Polski po raz pierwszy. No i myślę, że będzie to jakiś też nowy i ciekawy sposób promocji serialu, ale znowu bardzo zgodny z intencją i z wartościami, które wyznajemy. Bo taką ważnym elementem każdej naszej promocji, tego co robimy, jest
mówimy po angielsku redefine expectations, gdzieś podnoszenie poprzeczki, tworzenie pewnej nowej jakości. I wydaje mi się, że sposób na promocję tego serialu wpisuje się doskonale w naszą strategię i to, co zawsze robimy. I to jest wymożona puenta właściwie tej naszej sympatycznej, mam nadzieję, rozmowy. Nic dodać, nic ująć. Aleksander Kutala, HBO Polska, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.